Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Mazda jest już z nami 3 lata, no i jak Wam pokazywałem ostatnio na kanale, była na pierwszym swoim przeglądzie technicznym. Pokazywałem Wam zużycie amortyzatorów. Niektórzy z Was są zaniepokojeni, czemu tak nisko, zwłaszcza na przodzie. Inni piszą, że tak ma być, bo to wszystko zależy od rodzaju zawieszenia, czy jest twarde, czy miękkie. No ja, słuchajcie, potwierdzam, no Mazda jest dla mnie autem twardym. Może nawet bardzo twardym, porównując ją do Hondy, gdzie po prostu ta jazda jest komfortowa. No i zwłaszcza ten przód, i to też pokazała maszyna, bo z tyłu tam wyszło 70 parę procent, tu wyszło 50 parę procent. Ten przód jest pierońsko twardy, ja to czuję na każdym przejeździe przez te spowalniacze na ulicy. Trzeba naprawdę zwolnić, bo jak nie, to tak po prostu tak odbije, że jest to bardzo nieprzyjemne. Hondą jestem w stanie jechać dużo szybciej przez próg, co nie znaczy, że tak jeżdżę. Generalnie Mazdą trzeba naprawdę zwolnić. No nic, ja nie zauważam w każdym razie żadnego zużycia amortyzatorów, tak jak się ją jeździło na początku jako nowa, tak się dalej nią jeździ. Natomiast z ciekawości, jeżeli ktoś ma taką CX-3 i był na badaniach i kojarzy, jaki miał wynik, no to chętnie bym chciał posłuchać. Natomiast dzisiaj inna kwestia, czyli światła. Ci, co śledzą kanał, może wiedzą, ale przypomnę, ja od samej nowości skarżyłem się na światła, to znaczy, że jeżdżą, znaczy nie jeżdżą, tylko świecą za nisko. I ją też porównywałem z innymi autami i zawsze Mazda przegrywała. Czy to z Nissanem Qashqai'em, czy to z Hondą nową Jazz. Ja z tych świateł nigdy nie byłem zadowolony, no bo właśnie moim zdaniem świeciły za nisko. Z tym, że Mazda generalnie jeździ w dzień i żona tym jeździ, więc ja, że tak powiem, trochę ten temat olałem. Naprawdę rzadko Mazdą jeździmy gdzieś w trasy i jeszcze nocą. Byliśmy może na takich 2-3 wycieczkach i to właśnie zauważyłem. I kiedy to zauważyłem pierwszy raz, ta Mazda była nowiutka, poszedłem od razu do ASA dealera, no i mówię na przeglądzie, że no po roku to chyba było, tak, na pierwszym przeglądzie mówię, że moim zdaniem światła świecą za nisko, oni mówią, że sprawdzą, no i potem mi pan powiedział, że jest wszystko ok, że oni nie mogą podnieść, chociaż dla mnie lekko podnieśli, ale że nie mogą przegiąć, no bo byłoby to niezgodne z przepisami. No to ja stwierdziłem, ok, no to chyba ten typ tak ma, trzeba się do tego przyzwyczaić i tematu więcej nie drążyłem. I tak sobie w duchu myślałem, a może podjadę na jakąś stację diagnostyczną, żeby mi gość pokazał na maszynie, czy rzeczywiście jest ok, czy nie. No ale stwierdziłem, skoro tak, dealer stwierdził, no to chyba mierzyli. No nic, no to właśnie minęły 3 lata i właśnie o tej rzeczy chciałem powiedzieć panu, więc poprosiłem, bardzo proszę mi sprawdzić światła. I sam z ciekawości wsadziłem łeb, że tak powiem, do tej maszyny, co ona tam pokazuje. I słuchajcie, rzecz niewiarygodna. Pan powiedział mi, proszę pana, te światła świecą nie że za nisko, ale dużo za nisko. No i pokazał mi to na maszynie. Ja teraz to odrysowałem ręcznie, mniej więcej to tak wyglądało. Pokażę wam. Czyli w tej maszynie była taka linia, jedna skośna, druga skośna, a pod spodem przerywana, równoległa do podłoża. No i pan mówi, że światła mają świecić mniej więcej na tej linii. Wiadomo, że nie równiutko, no bo jest odcięcie, prawa strona świeci wyżej i tak dalej, nie? Natomiast słuchajcie, moje światła świeciły względem tej linii mniej więcej tak. To jest ta linia. Przynajmniej tu z prawej strony. Tu może było trochę wyżej. Innymi słowy, patrząc do tej maszyny, było wrażenie, że jest tu, słuchajcie, centymetr przerwy. I pan mówi, że to jest bardzo nisko. Że ta linia ma być, linia odcięcia ma być na linii przerywanej, a tu już nie, że były 2 czy 3 mm, było normalnie, słuchajcie, centymetr, no może 8 mm. Tak to wyglądało. No i pan sam nie mógł wierzyć, że ASO stwierdziło, że jest wszystko ok. Pytanie, jak też Mazda wyjechała z fabryki z takimi światłami. No nic, ale pytanie teraz, czy teraz nie jest źle w drugą stronę, no bo pan mi podciągnął obie lampy właśnie do tej linii. No i mówi mi, na pewno zauważę różnicę. No ja różnicę oczywiście zauważyłem kosmiczną.
Pytanie, czy teraz lampy nie świecą za wysoko? Bo momentami mam wrażenie, że rażę ludzi, ale czasami patrzę, jest wszystko ok. No tu jest automatyczne poziomowanie. Pytanie, czy ten system działa tak, jak należy? No nic, słuchajcie, nagrałem specjalnie, bo akurat jechałem, więc nagrałem odcinek nocą, po różnych ulicach jeżdżąc. Bardzo was proszę, rzućcie okiem, no i powiedzcie mi, czy jest ok, czy znowu w tym momencie za wysoko. Dzięki, trzymajcie się. Pytanie, czy to jest za wysoko, czy nie? No w sumie chyba nie jest tak źle.